Jaki mecz to jest? Różnica w klasie była i większa. Gratulacje do Stelnetu i my mamy swoje roboty, idziemy do domu i widzimy, jak będzie następny dzień. Ale na początku walka była troszeczkę takie rozbudowanie i było takie zaangażowanie, to co brakowaliśmy z Astorią, przeciwko Astorii, ale tutaj nie udało się jakości różnica w klasie była ewidentna. Dziękuję. Tak jak trener powiedział, gdzieś tam w mecz weszliśmy na pewno zdecydowanie lepiej, jak to wygląda wynik końcowy, ale na pewno mamy dużo do przemyślenia i dużo pracy przed sobą, bo jest co poprawiać i nad czym pracować, więc na pewno musimy zostawić to, co mamy za sobą, dzisiejsze spotkanie, wyciągnąć wnioski i wziąć się naprawdę do ciężkiej pracy, bo sezon się jeszcze nie skończył i możemy naprawdę wrócić z tego, co mamy. Dziękuję. First time this season we have a practice, we have a 5 days in a row opportunity to practice with all the players. It's not immediate effect, but some things what we were practicing the last 5 days you can see on the court. This is the first game that team show a little bit of identity, what I'm looking for. Not because we scored 103 points, but because we were aggressive, or at least we were trying to be aggressive defensively during the whole game. And we were trying to be with the defense first thing in the mind and scoring second thing in the mind. I think it's a product of how we practiced this week. We practiced hard. And we got competitive and better as a team, and I think that this week during practice we kind of understood the way that coach wants us to play and the way that we know that we can play. So you know, it's obviously a positive thing when we're able to apply it to a game, but it's just one game. We got to make sure that we continue on this path of competitiveness and make sure that we all understand that we have to continue on getting better.